to, że w wyższych temperaturach wiele materiałów daje się giąć, kształtować, a nawet roztapiać, wie chyba każdy. Ta właściwość ma bardzo ważne znaczenie w przemyśle, między innymi podczas termoformowania próżniowego. Co to takiego? Proces polega na podgrzaniu płyty z tworzywa do momentu uzyskania odpowiedniej plastyczności, a następnie wytworzeniu podciśnienia między płytą a formą w celu uzyskania określonego kształtu. Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych jest technologią bardzo uniwersalną, która pozwala kształtować tworzywa sztuczne w bardzo dedykowany sposób w zależności od potrzeb klienta. Począwszy od elementów technicznych, takich jak tacy transportowe, po bardzo wysokiej jakości i określonym kształcie elementy do wyposażenia samolotów, ciągników, karoserii samochodowych, bądź całkiem designerskie elementy związane z wyposażeniem domów, ogrodów czy wnętrz. Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się w fabryce firmy Geoglobe Polska w Mikołowie. Wszystko rozpoczyna się w biurze, gdzie projektowane są formy potrzebne do wykonania danego detalu. Konstruktor musi określić rodzaj i grubość materiału w seryjnej produkcji, a także jego zastosowanie, a więc na przykład odporność na warunki atmosferyczne. Teraz pracę nad prototypem przejmuje programista i tworzy program sterujący maszyną wycinającą formę. Frezarka wycina zaprojektowaną formę z aluminium. Z jednej strony maszyna robi gniazda, z drugiej wykonuje odwierty na układy, termostatyczny oraz próżni. Aluminiowa forma trafia teraz do modelowania. Po ręcznej obróbce montuje się w niej rurki stabilizujące temperaturę i jeszcze raz szlifuje powierzchnię. Możemy rozpoczynać termoformowanie. Z magazynu pobierane są odpowiednio wysuszone płyty. Gdyby pozostała w nich nawet odrobina wody, to podczas termoformowania zagotowałyby się. Efekt? Pęcherze, plamy, smugi na gotowym komponencie. Materiał jest ręcznie umieszczany w podajniku, a stąd za pomocą przyssawek transportowany do obszaru formowania. Od góry zamykana jest automatycznie rama dociskowa, a od dołu wyjeżdżają grzałki. Tworzywo nagrzewa się do odpowiedniej temperatury, w tym wypadku do 170 stopni Celsjusza. Teraz podjeżdża forma i zanurza się w plastyczne tworzywo. Jednocześnie włącza się układ próżni i następuje zassanie materiału. Czas na chłodzenie. Na koniec forma zjeżdża na dół, rama dociskowa wraca na pozycję wyjściową, a mechanizm podajnika zabiera uformowany element, ładując jednocześnie do maszyny kolejną płytę. Po termoformowaniu komponenty trafiają do wykrojenia na prasie lub obrabiarce. Cienkie detale wycina prasa hydrauliczna o nacisku do 100 ton. Natomiast elementy grubsze wykrawane są na frezarkach CNC. W trakcie naszego pobytu w fabryce Geoglobe Polska przyjrzeliśmy się z bliska frezowaniu elementów łóżek medycznych. Proces odbywa się w pełni automatycznie z wykorzystaniem tak zwanego uchwytu CNC. Aby plastik nie stał się zmorą naszego środowiska, Geoglobe Polska stawia na recykling. Oprócz odpadów z własnej produkcji, firma kupuje też posegregowane plastikowe śmieci i przerabia na regranulat. Z pozyskanego w ten sposób surowca powstają m.in. tace transportowe. Przedsiębiorstwo zajmuje się także produkcją geosiatki komórkowej. Teraz komponenty mogą zostać zapakowane i wysłane do kontrahentów. Z Mikołowa trafiają one do kilkudziesięciu państw świata, m.in. do Chin, USA i krajów Unii Europejskiej. Są wykorzystywane w transporcie, budownictwie, motoryzacji, logistyce, lecznictwie czy ogrodnictwie. W tym zajmującym się od 1993 roku termoformowaniem rodzinnym przedsiębiorstwie pracuje obecnie 160 pracowników w ciepłej skądinąd atmosferze.